He said, today we have such meeting in Świdnica. Tolerancja jest głównym tematem spotkań oraz zajęć prowadzonych przez uczniów i nauczycieli z gimnazjum nr 4 w Świdnicy. Wspólne gry i zabawy, a także nauka języka polskiego ma pomóc uczniom w zrozumieniu siebie nawzajem. Jak powiedział nam jeden z nich, przy bliższym poznaniu różni nas jedynie język, bo tak naprawdę jesteśmy tacy sami. Nasz projekt jest związany z tolerancją i życzeniem naszych partnerów było odwiedzenie Oświęcimia. Stąd pomysł, który się zrodził, żeby taką wizytę zorganizować w Polsce. My jako szkoła partnerska zorganizowaliśmy połowę tygodnia w Świdnicy, resztę chcemy spędzić właśnie zwiedzając Oświęcim, Kraków, Wieliczkę. Dlaczego akurat tolerancja? To bardzo ważny temat dla wszystkich szkół. My co prawda nie mamy takich problemów jak pozostałe szkoły, u nas w szkole nie ma emigrantów, ale też młodzież jest nietolerancyjna wobec siebie, więc ja myślę, że to bardzo potrzebny temat. Zagraniczni goście spędzą w Świdnicy 3 dni, a później pojadą do Krakowa i Oświęcimia. Chcemy oczywiście pokazać naszym gościom Kościół Pokoju, nasz piękny rynek, Starówkę, katedrę i oczywiście wejść na wieżę ratuszową. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.